Pozwólcie Państwo, że w imieniu wszystkich mieszkańców Żarach podziękuję tym sportowcom za to, że są dzisiaj z nami. Za to, że pamiętają o naszym wielkim sportowcu, o Tadeuszu Ślusarskim. O to, że sławią nasze miasto. Pani Ireno, na Pani ręce dla wszystkich tych sportowców serdecznie podziękowanie i wielkie brawa. Podziękować po pierwsze za zaproszenie. Chcę powiedzieć, iż cieszę się, gratuluję władzom miasta Żary, że organizują ten meeting poświęcony pamięci wspaniałego człowieka, wspaniałego sportowca, olimpijczyka, medalista olimpijskiego i naszego przyjaciela Tadeusza Ślusarskiego. Gratuluję bardzo serdecznie. Chcę również życzyć zawodnikom, którzy biorą udział w dzisiejszym konkursie, uzyskania wyników godnych Tadzia. A więc życzę wspaniałych wyników, wspaniałych rekordów. I na koniec chcę bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich mieszkańców Żar, wszystkich kibiców, którzy dzisiaj tutaj są z nami. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Proszę, Narodowy Konkurs Skoku Artywce imienia Tadeusza Ślusarskiego. Zaczniemy, myślę, od gwiazdy Żar, można powiedzieć, chociaż nie jest Żar, ale jego kariera sportowa jest bardzo ściśle związana z Żarami. Państwo, oglądając tutaj materiał o historii tego konkursu siedmioletniej do tej pory, a teraz mamy ósmy konkurs, mogli zauważyć, że ten zawodnik poprawiał swoje życiówki później, stawał się medalistą juniorskich mistrzostw świata. A od 13 lutego 2011 roku jest halowym rekordzistą Polski z wynikiem 5 metrów 86 centymetrów. Więcej informacji o nim w trakcie konkursu. Proszę Państwa, reprezentant Polski Paweł Wojciechowski! Kolejnym uczestnikiem, zawodnikiem dzisiejszego konkursu jest mistrz Rosji z 98 roku, siódmy zawodnik mistrzostw Europy w tej konkurencji z wynikiem 5,86, to jest jego rekord życiowy. Reprezentant Rosji Paweł Burłaczenko. Był na zawodach w Polsce, w Bydgoszczy. Jego wynik życiowy to 5,5 metra z zeszłego roku. W tym roku osiągnął 5,40 m i był zdobywcą brązowego medalu na Igrzyskach Armii w 2007 roku w Indiach, proszę Państwa. Wielokrotny mistrz Włoch na sali i na stadionie, Matteo Rubiani. Jest to dwulatek z rekordem życiowym 5,55. Proszę, proszę. Zapatrzył się na naszych młodych gimnastyków i pozazdrościł. Rekord życiowy 5,55. Rekord tego sezonu 5,40. Mieszka w Krasnodarsku, jest studentem AWF-u. Aleksiej Kowalczuk. Gorące, gorące obrazki, proszę Państwa. Kolejnym zawodnikiem jest młody reprezentant Polski, mistrz Polski juniorów z 2010 roku z wynikiem 5,15, a jego rekord życiowy to 5,30. Czwarty zawodnik mistrzostw świata juniorów z 2010 roku, Robert Sobera. Zawodnik, gość z Białorusi, trzykrotny mistrz swojego kraju. Jego rekord życiowy 5,40. Bardzo proszę serdecznie przywitać reprezentanta Białorusi, Stanisława Cimonczuka. Powitajmy niezwykle
przebarwną, jak tutaj mam w naszych notatkach postać, studenta Uniwersytetu Michigan, filologa z Wenecji, mieszka i trenuje w Patwie, rekord życiowy 5.40, proszę Państwa, miłośnik rocka i miłośnik motocykli. Powitajmy Marco Boni. Czwarty zawodnik Mistrzostw Europy Juniorów, mistrz, młodzieżowy mistrz Rosji w 2008 roku, rekord życiowy 5.50, tegoroczny wynik 5.40, Artem Puria. Gorące, gorące brawa, proszę Państwa. I jeszcze dwójka młodzieży, polskiej młodzieży, dwóch reprezentantów naszego kraju, którzy, kto wie, być może właśnie tutaj w Żarach rozpoczną swoją wielką międzynarodową karierę. Proszę przywitać bardzo gorąco drugiego zawodnika Mistrzostw Polski Juniorów z 2010 roku, Piotra Liska! Piotr Lisek! Ten, który za moment się Państwu zaprezentuje, jest najmłodszym uczestnikiem naszego konkursu, ma 16 lat, zajął drugie miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w tym roku, jego rekord 4,50 m. Proszę o gorące oklaski, Piotr Barski! Proszę Państwa, oto stawka 10 uczestników 8. Międzynarodowego Konkursu Skoku o Tyczce imienia Tadeusza Ślusarskiego. Żary 2011! Zaczynamy!
było blisko. Właśnie, Aleksiej Kolaczow, trzecia próba.